Masz chwilę na rozmowę? Tak, myślę o sprawach rodzinnych. Bratanek do mnie zadzwonił. Jest obiecującym genetykiem. Właśnie skończył 16 lat. Dostał etat na uniwersytecie. Idzie w moje ślady. Musiałem kłamać na temat swojej pracy. Chyba coś podejrzewał. Nieważne. Miło było usłyszeć jego głos. Kontaktujesz się z nim, bo boisz się, że nie wrócimy? Nie, szanse przeżycia niewielkie, ale skontaktowałem się z nim dla więzi z rodziną. Trudno sobie wyobrazić galaktykę. Zbyt wielu ludzi. Anonimowi. Statystyki. Łatwo ich pozbawić osobowości. To dobre przy nieprzyjemnej robocie. Tym razem potrzebuję osobistego odniesienia. Nie mogę ksenomorfizować galaktyki. Ale mogę pomyśleć o ulubionym bratanku. Walczę za niego. Czy ktoś z twojej rodziny wie, co naprawdę robiłeś dla rządu? Nie, wiedzą, że kłamie, ale nie naciskają. Salarianie są wścibscy, ale używają też wskazówek społecznych. Przed rodziną utrzymują dwa rodzaje tajemnic. Pierwsze są osobiste, związane z winą. Wzbudzają podejrzenie, wścibstwo. Zagadka do rozwiązania. Nagroda za ciekawość i inteligencję. Emocje. Inne tajemnice są poważniejsze. Ich odkrycie jest niebezpieczne. Wskazówki zniechęcają rodzinę do wścibstwa dla jej dobra. Czemu wszyscy nie dają wskazówek, że ich tajemnice są zbyt niebezpieczne, by je odkrywać? One są nieświadome, społeczne. Odruchowa mowa ciała. Nie da się tego udawać. Przykład? Ziewanie jest uważane za zaraźliwe wśród ludzi. Osobnik obserwuje ziewanie, sygnały ze zmysłów wyłączają lewy obszar okołomigdałowy. Osobnik odpowiada ziewnięciem. Społeczna empatia. Działa też u psów. Salarianin udający sygnały zniechęcające do wścibstwa jest jak człowiek udający, że ziewa. Próbować można, ale skutek jest marny. Twój bratanek dostał etat na uniwersytecie w wieku 16 lat? To geniusz czy talent naukowy? Nie, chwileczkę, nie chcę go obrazić. Owszem, ale to nie tak jak myślisz. Pamiętaj, że salarianie żyją krótko. Szybko się starzejemy w porównaniu z wami. Umieramy po 40. Cieszę się, że mogłeś porozmawiać z rodziną przed końcem misji. Cieszę się też z naszej rozmowy, Mordin. Udział w tej misji to dla mnie zaszczyt, Shepard. Wcześniej ocaliłem galaktykę za pomocą genofagium. Brudna robota, niejednoznaczna etycznie. Problematyczna. Sprawa zbieraczy jest prostsza, czystsza. Będę dumny, gdy zobaczę ją w biograficznym widzie o Mordinie Solusie. Chyba, że zginiemy. Wtedy będę dumny pośmiertnie. Tak czy inaczej, dziękuję.